Per me personalmente rappresenta un onore grande, una gioia immensa e un impegno rinnovato per continuare a lavorare in questo campo immenso dell'incontro fecondo tra la fede e la cultura sulla scia dell'insegnamento del Papa, del Servo di Dio Giovanni Paolo II, che già all'inizio del suo pontificato gli fece creare il Pontificio Consiglio della Cultura per aiutare tutta la Chiesa a vivere meglio la fede attraverso l'espressione in tutte le culture. To wyróżnienie dla mnie jest wielkim zaszczytem i źródłem ogromnej radości, a jednocześnie inspiracją do podjęcia z odnowionym wysiłkiem zadań, do których zostałem powołany, kiedy Jan Paweł II ufundował Papieską Radę Kultury, aby pomóc Kościołowi w prowadzeniu dialogu ze światem. Stąd też przyjmuję to z wielką radością i optymizmem. Ma guardi che sono venuto la prima volta in questa Università Cattolica di Lublino ai tempi così difficili, cioè saranno 35 anni fa. Po raz pierwszy przyjechałem tutaj w trudnych czasach, prawie 35 lat temu. E rinnovo la mia ammirazione per questa università che ha saputo, nonostante le cose difficoltà terribili che ha dovuto sormontare per sopravvivere, e che adesso in un nuovo contesto ha un impegno. Muszę powiedzieć, że patrzę z ogromnym zafascynowaniem na wszystko to, co się dokonało w tych czasach i spoglądam na zadanie, jakie uniwersytet podejmuje, nie tylko jako w wymiarze lokalnym, ale także dla całej Polski. Patrzę na sposób, w jaki uniwersytet może zaangażować się w odnowienie kultury i podjąć nowe wezwania w czasie, kiedy kultura staje się, która dominująca jest odległa od wartości chrześcijańskich. Właśnie to miejsce może stać się zaczynem odnowy dla Kościoła. I patrzę na rektora, studentów, profesorów, jak z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem podejmują to wezwanie.